Cześć, cześć Adam. Cześć, cześć, witaj. Dlaczego mówisz, że Remi ma wyjść? No niech będzie, bo on tutaj się będzie udzielał w tej naszej rozmowie. No dobra, to chodź. Słuchaj, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się, że znalazłeś chwilkę, zgodziłeś się z nami porozmawiać. Na początek bym cię poprosiła o to, żebyś nam opowiedział co nieco o Lemim, żebyś nam opowiedział historię Lemiego, jak trafił do ciebie, jak wyglądały wasze wspólne początki. O, ciężka sprawa. Z koleżanki tata był tam u siebie na budowie swojego domu. I przybiegł do niego pies, który zerwał się z drzewa, bo z linką na szyi, żyłką, jakąś linką, to było coś masakrycznego. No i wzięli go na dom tymczasowy i po kilku tygodniach trafił do mnie. No i tak jest, został. Czyli jest psem z lasu, z łańcucha tak naprawdę, czy tam jakieś linki? No. Z linki, to żyłki, to też chyba warte podkreślenia, no bo to po pierwsze Lemi był wtedy bardzo małym szczeniaczkiem, nie? No, bo on tam miał 8 tygodni. Około pół roku. Jak pół roku, bo on do mnie trafił w lutym, a weterynarz określił, że jest to około półroczny, tam wpisane w książeczce ma, że około października się rodził. No właśnie, około października się rodził, ale był znaleziony w grudniu chyba, tak? Nie, w lutym był i kwestia w lutym, na początku, na przełomie stycznia, lutego był znaleziony, a w połowie lutego trafił do mnie. Okej, okay. I było zimno wtedy też, nie? Może to no, też to były te największe mrozy. No właśnie, bo to pamiętam, jak rozmawialiśmy. Że to było największe mrozy, jak on tam gdzieś tam wysiłał. No, także cudem ocalał. Cudem ocalał, cudem na siebie trafiliście. No i jak wyglądały te wasze początki? Początki były masakryczne, bo jak trafił do Julii, to jemu tam było dobrze i on wcale nie chciał do mnie iść. Także tam no, mieliśmy wiele wspólnych takich spacerów, w końcu przyjechał, on na początku też tam miał duże problemy, żeby być ze mną, no ale tak maleńkimi kruczkami zaufał mi i no, jesteśmy razem. Ja też wiem, że on no, miał na przykład problem właśnie z lasem. Jak mi kiedyś opowiadałeś, że tam w lesie się zatrzymałeś, chciałeś się z nim wyjść, to wpadł w historię. Nie chciał z samochodu. Jak wyszedł, tak szybko wszedł i dopóki nie wyjechaliśmy z lasu, to się tam cząsł i w pełnym stresie. To później jeździliśmy do lasu na 5 minut, na 10, 15. A teraz las nie jest dla niego niczym złym, po prostu idziemy do lasu na spacer. Czyli teraz możecie na grzyby, tak jak chciałeś. Teraz możemy wszystko. Wspólnie chodzić. No dobrze, a jak się zaczęły wasze początki nosworkowe? Bo pewnie dość szybko, nie? Jak Lemi do ciebie trafił, to... Od razu właściwie, no kwestia to, nie wiem, w połowie lutego do mnie trafił, to już w marcu mieliśmy początki. No i w maju byliśmy u ciebie na egzaminach i pierwsze nasze zawody. No właśnie, więc też uważam, że no, trzy czyste starty, no wielki sukces. Zaliczyliśmy testy i trzy czyste przebiegi, więc no mega sukces. To chyba to pierwszy raz to był wasze zawody to były w na Balandzie, tak? To był w maju, tam na początku maja, to nie mam książeczki, więc nie powiem sobie dokładnie na to. Ale to było początek maja był, więc była kwestia, nie wiem, 3 miesięcy, nawet nie, 2 miesięcy treningów i na żywo. Debiutu w zawodach, a ten nieczysty start, nie, czyli w mieście wszystkie starty czyste, no bo jak miałeś testy, to tylko 3 starty, tak? Tak, i 3 czyste starty. No właśnie, czyli wszystkie, bo tak to zabrzmiało, jakbyście mieli jeden nieczysty start kwalifikacje. To trzeba to głośno powiedzieć, dobrze, że wtedy mieliście...
No właśnie. 4 starty, testy zaliczone i 3 czyste przebiegi na zawodach. No właśnie. Pełny sukces. Plan wykonany na 100%. Dokładnie. Dokładnie tak. No dobrze, zanim zacząłeś, bo jeszcze o Lemie sobie oczywiście porozmawiamy, natomiast zanim zacząłeś startować z Lemim, to miałeś już na swoim koncie starty z psem bardzo doświadczonym, bo przecież wcześniej startowałeś z Megarą, która jest psem twojej córki i ja może też tym osobom, które nie znają, bo tutaj mam na myśli pewnie jakichś nowych naszych zawodników i nie znają Justyny i Megary, to dziewczyny startowały w klasie drugiej już, także Megara jest psem bardzo zaawansowanym. Tak, w jednej kategorii, jeden. Chyba w terenie, w drugiej klasie, a reszta w pierwszej, ale tak, Megara jest mega doświadczonym psem. Nie startowałeś z nią długo, no ale mimo wszystko z nią startowałeś i potem się pojawił młody Lemi. I jak wspominasz te wasze pierwsze starty i też jakby takie, no, jak wchodziłeś z Megarą na ring, to pewnie byłeś, no czułeś większy spokój, bo ja tak długo miałam jak, i nadal mam, ale to jest inna historia, jak startuję z Foxą, a jednak z Chillą, no to z Chillą to już jest tyle lat, ta komunikacja, to wszystko, że tak, ja tu zawsze wiem, co mnie spotka, a z Foxą jest taka niewiadoma i pewnie u ciebie jest podobnie, co? Z Megarą, no tak. Wiesz co, ktoś kiedyś powiedział, że nagrody wygrywamy wspólnie. Megara pracuje za dwóch, a nagrody wygrywamy wspólnie. I powiem tobie, że tak to było, bo jak nie przeszkadzałem Megarze, to się udawało. Jak próbowałem coś jej pomóc, to zawsze było źle. Ale to były początki, to były pierwsze starty i no wiele się nauczyłem i tak jeszcze psuję całe mnóstwo rzeczy i wiem dokładnie kiedy i co psuję. Tak, jak ja tobie zawsze gratuluję, to ty mi mówisz dziękuję, dobrze trzymałem linkę. No i tak to mniej więcej wygląda, bo to tak naprawdę człowiek psuje pracę naszym psom. Jak człowiek czegoś nie zepsuje, to zawsze wyjdzie fajnie. Tak, no to my jesteśmy tym. Ja też zawsze wszystkim powtarzam, że to my jesteśmy tym słabym ogniwem. Niemniej jednak, ponieważ no, startujesz z Lemim od niedawna, to udało wam się już wiele zdobyć, bo przecież wiele razy stawaliście na podium. Praktycznie chyba co zawody, jak jesteście na zawodach, to zawsze tam gdzieś na tym podium stoicie. Zdobyłeś z nim 2 puchary. W tej chwili startujecie już sobie w klasie pierwszej, też dosyć szybko do tej klasy pierwszej przeszliście. Jak myślisz, co sprawia, że tak, no co się na ten sukces składa wasz? No właśnie to, że nie psuję pracy psu. Że dobrze trzymasz linkę, tak? Dobrze trzymam linkę. Jak się nie pogubię, to wtedy wychodzi dobrze. No wiele zawodów było takich, że nie zawsze moje emocje wygrywały. No i zawsze gdzieś po drodze i doskonale ja wiem, kiedy co zrobię źle, nawet nie oglądając filmiku. Mhm. Raczej rzadko oglądam filmiki ze swoich startów, jedynie z tych najgorszych. No bo z tych dobrych nie mam na to czasu tak naprawdę. Mhm. Ale te złe starty... Można wyciągnąć wnioski. Proszę? Mówię, że te nieudane oglądasz po to, żeby wyciągnąć wnioski, żeby no, zauważyć. Następnym razem nie zrobić tego samego, co zrobiłem na danych zawodach. A te dobre starty, no chyba jedynie pokazać komuś, żeby się pochwalić, ale to i tak ich nie oglądam. Ja myślę, tak z tego, co ja na przykład obserwuję, że kilka razy sędziowałam, jak na ringu był Lemi, ja myślę, że jego ogromnym atutem i czymś, co się na ten sukces wasz przekłada, to są może 2 rzeczy, które wynikają z siebie. Jest motywacja. Ten mały rudy piesek ma ogromną motywację
I jest po prostu szybki. I ta szybkość wynika też z jego motywacji. Ja dlatego mówię, że to się ze sobą łączy. I ja myślę, że tu jest też takie duże źródło waszego sukcesu. Na pewno jest motywowany, ale też ja na nim nie wybieram żadnej presji. On po prostu wchodzi i sobie działa, a im szybciej znajdzie, tym szybciej ma obiecane. No właśnie, to jest tak, to jest ta sama filozofia, którą ma Chilka, prawda? Że im szybciej, tym szybciej jedzonko i jest fajnie. Dokładnie. Ponieważ, no to też myślę, że wszyscy wiedzą już, wszyscy Ciebie znają jako sędziego. Czy bycie sędzią pomaga, czy przeszkadza w startach? Wiesz co, nie ma generalnie większego znaczenia. Jedyne znaczenie jest to, że ja sam odczuwam na siebie wybieram większą presję. Ale jak mi się uda zapanować nad emocjami, to naprawdę nie ma to większego znaczenia. Nie myślisz jak sędzia startujący swoim psem? Staram się nie myśleć o tym, bo to na pewno będzie wtedy przeszkadzało. Można przekombinować, nie? Można, ja tak. Ja się na tym złapałam parę razy. Jeżeli zacznę myśleć nad tym, gdzie ja bym podłożył próbkę, to na pewno polegnę, więc staram się wyłączyć to wszystko, po prostu dobrze trzymać linkę. Mm-hmm. Tym bardziej też, że my no, jako sędziowie się znamy, często przecież razem sędziujemy, czy razem układamy ringi. I ja też się na tym już kilka razy łapałam, że na przykład gdzieś tam próbujemy się doszukiwać pewnych schematów u kogoś i tak jak wiem, że Piotr często na przykład dodaje próbki blisko startu. Ja o tym wiedziałam, ale zawsze jak sobie jechałam na te zawody, to mówiłam, no teraz pewnie zrobię inaczej, więc i tak mi to niewiele dawało, bo nawet jak byłam skupiona na tym, że ta próbka może być blisko startu, no bo przecież Awęcki układa ring, to i tak, więc sobie myślę, że teraz to na bank on zrobił właśnie na przekór, więc to w sumie i tak, to i tak na nic się zdaje takie myślenie. No na pewno, ja jak sobie podkładam, to też właśnie myślę, Sylwia wie, że ja lubię to i to i to, no to teraz trzeba zakombinować tak, żeby było zupełnie inaczej. No właśnie. No i jak zrobię i wtedy jest alarmie 15 sekund. Dziękuję. Dzięki. No dobra, a miałeś jakieś dyskwalifikacje z Lemmy? Miałem. A jakaś taka utkwiła tobie w pamięci albo jakaś taka śmieszna, nie wiem. Wiesz co? Miałem dwie śmieszne dyskwalifikacje, jedną z Lemim, a jedną z Megarą, którą chcę usłyszeć. Z Megarą jest bardziej zabawna. No to dawaj, tam z Megarą. No. A człowiek bez cenzury to będzie słabo. Bez cenzury? Znaczy to może być bez cenzury chyba. Dobra, to będzie bez cenzury. To znaczy nie wiem, czy YouTube nam tego nie zabrał. Nie, tylko jedno słowo będzie. No to dawaj, no. No to dawaj. Ja będę robić pi. Z Megarą było tak. Pojechaliśmy na zawody, odprawa, wszystko tam, próbki dostępne dla wszystkich psów. Więc wypatrzyłem sobie małego, najmniejszego pieska na zawodach. Shanti, przecudna. Papilon, tak, no to nie. Tak. No i sobie popatrzyłem, czyli gdzieś próbka do wysokości mojego kolana. No i tam szukamy, po czym, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, zgłosiłem alarm na wysokości góry czubka nosa Megary. Okay. No i to było tak, alarm, o kurwa. Po czym usłyszałem głos sędzi za sobą. No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Okay. A z Lemim to nie było śmieszne, to była właściwie dramatyczna na zawodach w Katowicach ostatnio, dwa tygodnie temu. Tam była, pomieszczenia były na takiej siłowni, tam były te sala gimnastyczna, siłownia, jakkolwiek to nazwiemy.
I tam były te kozły takie, które tam w szkole podstawowej się przeskakiwało i one mają wszystkie uchwyty, żeby lemek, żeby dwoma rękoma je przenosić. No i tam było tyle tego. Zupełnie pogubiłem się, co pies mi przeszukał, czego nie przeszukał, co znalazł, czego nie znalazł. I po prostu nie wiedziałem, po raz pierwszy mi się zdarzyło, że nie wiedziałem, gdzie mój pies szukał i co znalazł. To jest niefajne, raz tak też miałam. To była masakra. I spojrzałem na Agnieszkę i widzę uśmiech i oczy. I na zasadzie, co, pogubiłem się? Ja, oho, zgłosiłem alarm po prostu i tak tylko, żeby zejść z ringu. Jak się Lemi uaktywnił, jak ty mówisz ale, o tej dyskwalifikacji. Mało tego, wchodząc na ring, mówię do niego, Lemi, jak nie znajdziesz, to przejdziesz na chrupki. I zeszliśmy z ringu i mówię, co chyba ja na chrupki przejdę. No, chyba tak. No powinienem, ale jak ja na chrupkach? Adam, jesteś zarówno zawodnikiem, jesteś sędzą, więc na pewno masz wiele rad, wiele wartościowych rad dla początkujących zawodników. Podzielisz się nimi z nami? Co byś takiego, jakie rady od siebie byś dał? Zwłaszcza tym zespołom, które właśnie zaczynają. Najważniejsza rada to nie mieć... Cieszyć się z czystych startów. Jak będą czyste starty, to cała reszta może być tylko fajniejsza. Nie wybierać presji na psa. Niech się bawią. Jak się coś zepsuje, szukać swojej winy, a nie winy psa. No to chyba tyle. No. Takie proste, banalne i oczywiste. Tak, ale bardzo ważne. To jest, co warto zawsze podkreślać, że startujemy, jesteśmy zespołem, prawda? Że to nie jest tak, że ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, że pies nie znalazł. My nie znaleźliśmy. To nie jest tak, że pies nie znalazł, nie? Czy właśnie, że to bardzo często, żeby brać tą odpowiedzialność też przede wszystkim właśnie na siebie. Tak, szukać u siebie winy, bo tak naprawdę to my psujemy. Psujemy i chodzi o to, żeby wiedzieć i następnym razem pracować nad sobą, żeby nie powielać błędów. Dokładnie, nie? Żeby wyciągnąć wnioski i starać się tego nie powtarzać. Dobrze, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Widzimy się już za 5 dni tak naprawdę. Tak, aha, bo w niedzielę, no właśnie, bo wy będziecie, startujecie w klasie pierwszej, także się widzimy w niedzielę, będę trzymała za was kciuki. Nie będzie sali gimnastycznej, więc zakładam, że się nie pogubisz. No, byłem w Krosieńku 2 razy już nawet. Tam się zaczęła też w ogóle historia nosworkowa. Tak, tam się poznaliśmy. Początki nosworku. W Polsce wręcz można by tak mówić. 2018? Nie, 16 nawet. 16. Ja byłam w 2016. Ojej, to już tyle lat? Tak. Ale ja wtedy byłem kierowcą tylko. To był listopad 2016 i tam się zaczęły moje... Tam się zaczęła moja przygoda z nosworkiem, także teraz historię zatacza koło. Tak. Ale nie zamierzam jej tam kończyć. Justyna z Mugarem tam była, ja byłem wtedy kierowcą. Tak, to pamiętam. Tylko, że my się widzieli, to mógł być wtedy już 2017, bo jak ja zdawałam testy, to wtedy chyba już Justyny nie było, znaczy egzaminy. Ona była na... Nie, wtedy jak ja przyjechałam na zawody, to Justyna z kolei zdawała egzaminy, czyli tam jakiś to było odstęp tam 1,5 miesiąca do 2 jakoś tak. Więc to tam mógł być styczeń, luty 2017, tak z tego no mogło tak, tak mogło być. 2018, no. Tam byłem pierwszy raz. Wtedy na testach wiozłem Justynę z Megarem na testy, a w lutym 2022 z Lemim byłem na testach.
Tak jest, dokładnie tak. Mamy goździk zaliczony, możemy przyjechać do Wrocławia. Tak, wiem. No dobrze, to w takim razie właśnie widzimy się też potem we Wrocławiu. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Bardzo mi było miło. Cieszę się, że zgodziłeś się na ten wywiad. No i co? Do zobaczenia i powodzenia. No i